proszę Państwa, to oto statuetka. Turbo Kozak, sezon 2014-2015, Mateusz Cetnarski, Krakowie. Mateusz, zdobyłeś 184 punkty, zdecydowanie wygrywając całą konkurencją. Powiem więcej, jest to rekord, jeśli chodzi o Turbo Kozaka singlowego, bo był też Turbo Kozak deblowy, tam były większe liczby punktowe, no ale tam było wiele, wiele łatwiej. Mateusz, wielkie gratulacje, bo to, co pokazałeś w programie emitowanym bodajże tydzień temu, wielki szacun. No. Dziękuję bardzo. Łukasz Madej mnie uczy, jak to mówił. No tak, tak, tak. Ta sama szkoła, tak? Ta sama szkoła. Więc Mateusz, jeszcze raz ci przekazuję tą statuetkę. Uważaj, bo jest bardzo ciężka. Dziękuję bardzo. No i co? I wiesz, co teraz na tobie spoczywa? Za rok bronisz tytułu. Bronić tytułu. No, ciężej jest bronić, tak to, jak to mówił Łukasz, niż to zdobyć. Ja od razu chciałbym powiedzieć, że chciałbym tą statuetkę od razu przekazać na pierwszą licytację, która będzie w Kanal Plus i mam nadzieję, że ktoś ją dobrze wylicytuje i trafi do jakiegoś szczęśliwca. Nie wiem, pieniążki wylicytowane będą komuś potrzebne. Także oddaję, jak tylko będzie jakaś licytacja. Myślę, że wielu osobom teraz zaimponowałeś, w tym mi. No, jeśli jest taka nie muszę nikomu imponować, chcę pomóc. Jest taka twoja wola, to oczywiście to spełnimy przy pierwszej dogodnej okazji. Jak sami państwo słyszeli, Mateusz tą statuetkę wystawia na licytację. Wielkie pokłony, no i miejmy nadzieję, że jako obrońca tytułu będziesz miał szansę na zdobycie drugiej. Mam nadzieję, że za rok drugą będziemy licytować. Oby tak było. Mateusz, jeszcze raz ci serdecznie gratuluję. Gratuluję wam postawy w grupie spadkowej, bo to, co pokazywaliście, było naprawdę godne uwagi nie tylko dziennikarzy, ale także waszych kibiców i nie tylko, bo to się chciało oglądać. Miejmy nadzieję, że zostanie to tak za rok, znaczy za miesiąc już, w następnym sezonie. Tak, tak, dziękuję ci serdecznie. Tyle Mateusz Cetnarski, tyle ja z Krakowa. Przypomnijmy, że tutaj Krakowia wygrała z Piastem Gliwice 3-0, zajęła 9. miejsce w grupie spadkowej, a Piast z 10. pozycji usunął się na 12. po tej porażce. Dziękujemy serdecznie. Dobranoc. My również bardzo serdecznie dziękujemy. Piękny gest Mateusza Cetnarskiego, Turbo Kozaka tego sezonu.